Cześć, witam Was, z tej strony Lekret, Wasz ulubiony ślepak. Zapraszam na filmik. Jak Wam się spodoba, pamiętajcie o łapkach w górę, o subach. A jak nie, to też pamiętajcie o łapkach w górę. Hej, to cała wczorajsza sytuacja z tym filmikiem na ostatnią chwilę coś mi uświadomiła, że troszkę chyba zaburzyłem swoje priorytety i za bardzo się zafiksowałem na tego YouTube'a. A to chyba nie tędy droga jest, bo ja się tu staram i tak dalej i efekty są jakie są. Nie mówię, że marne, bo są fajne i wiem, że jest tam grono ludzi, które lubi mnie oglądać, ale myślę, że muszę troszkę sprawę przemyśleć, właśnie sprawdzić, które priorytety są dla mnie najważniejsze. Tak czy siak, no nie wiem jak to będzie, postaram się, żeby te filmiki były, ale nie na siłę. To miło, proszę, kot pancia wita. Możesz sobie jeszcze chwilę pospać. Tak, kamera, witaj się. Tutaj tak, obsmarkaj kamerę, masz rację. Dzień dobry wszystkim. A, obcieram się też tutaj, tak. Dobra, słuchajcie, pościelę. Już mam dzisiaj planów. Dzisiaj śledzie przyjdą, zamówiłem, będę wekował po kaszubsku. Co tam więcej jeszcze mam do zrobienia? Obiad ugotować. Muszę siąść, wypełnić w końcu wniosek na psa przewodnika, bo już zabieram się do tego, jak pies dojeżdża. No i parę spraw takich. No, jednak kot nie będzie wstał, patrz. Kot idzie spać z powrotem, więc chyba szybko nie pościelę. No dobrze, już ci nie filmuję. Na razie. Lecę po filety śledziowe, zaraz je odmoczymy. No i dzisiaj będziemy robić śledzie po kaszubsku. A jeszcze majonez kupię, bo mam ochotę na taki sosik do kanapek z wędzonej papryki, taki różowy. Całkiem sympatyczny. Zobaczymy, co tam jeszcze będzie ciekawego. Może coś tam jeszcze dokupię. No i czekam na Anię, żeby wróciła, to dzisiaj piątek, weekendu początek. No i nie będzie śledzi po kaszubsku z prostej przyczyny. Zamówiłem wiaderko 2 kilo śledzi, ale pani sklepowej nikt nie powiedział, że to są dla mnie śledzie i rozparcelowała je, rozsprzedała połowę, bo i psu na kij. Taka robota, będzie trzeba gdzieś poszukać indziej.